Witajcie. Dzisiaj odsłona druga serii Co w wodzie piszcze i akwarium 120 litrów, które tak jak mówiłem w poprzednim filmie, stoi koło 60. Co możemy powiedzieć o tym akwarium? Nic. No to chyba koniec. No i mamy pierwszy śnieg tego lata. No, trzeba wyciągnąć z piwnicy narty. No dobra. Coś tutaj rośnie i coś się rozwija i generalnie jest tak w miarę zielono. A tak bardziej szczegółowo to tutaj znajduje się filtr, który przeniosłem z 60. On niestety miał, tak jak mówiłem, miał bardzo duże pojemniki i tych pojemników chyba jest 2 albo 3. Kiedyś pracował w 340 litrach i też się ledwo mieścił. Tu jest tylko jeden pojemnik w 60. Niestety zahaczał o podłoże, także musiałem przenieść go tutaj. Tutaj jest dzięki Bogu powieszony i ta odległość do żwiru jest dosyć duża, więc sobie tutaj miesza wodę. Troszeczkę też czyści ją mechanicznie. Nie jest to specjalnie filtr przeznaczony akurat do tej wielkości tego akwarium. Źle powiedziałem. Nie jest przeznaczony do takiej objętości akwarium. Jest troszeczkę za mały. Ale najwyraźniej sobie radzi. Poprzednio był mniejszy i też woda była przejrzysta. Co tutaj się dzieje? No więc dzieje się w sumie nie tak wiele. Wiem, że ciężko zauważyć jakieś ryby. To jest właśnie bolączka tego akwarium. Mam tutaj 5 albo 6 lekko skarlałych mieczyków, które mam już przynajmniej od jakichś 4 lat. No i one zrobiły się takie jakieś dziwnie małe. Nie są to platki definitywnie. Wiem, jak wyglądały dorosłe egzemplarze. Były to na 100% mieczyki. Skarlałe i takie małe sobie żyją. Oprócz tego jest tutaj jedna biedna molinezja, która pozostała ze stada w sumie kilkudziesięciu molinezji. Kiedy byłem w szpitalu, okres 3 tygodni, niestety spowodował, że ta obsada sobie tutaj padła. Dostawała po prostu troszeczkę za dużo papu, więcej niż ja tutaj daję tym rybom. No i zrobiła się niedobra atmosfera dla molinezji i molinezje raczyły odejść do krainy wiecznych pływów. Oprócz tej jednej biednej, która sobie tutaj pływa i jak do tej pory ma się dobrze. Nie wiem, czy ją zauważycie, wypływa razem z innymi mieczykami w zasadzie tylko do jedzenia. Jest tutaj dosyć gęsto, także rzadko widzę tutaj ryby. Jest też tutaj kilka krewetek, no, mnóstwo ślimaków, które jak zwykle się ukrywają. Wtedy, kiedy nie ma tutaj kamery, to one wyłażą i jest fajnie, natomiast kiedy jest kamera, wszystko co złe, to sobie znika. Jakie tu jeszcze są problemy? Problemy są z tymi korzeniami, na których jest mikrozorium narrow. Mikrozorium nigdy nie rosło mi dobrze. Z tym mam zawsze problemy. Tutaj nie jest aż tak bardzo źle. No, zaczyna rosnąć, coś tam się rozwija. Natomiast na tych korzeniach pojawiły się glony. I pojawiły się glony przeróżne. Przynajmniej 3 rodzaje. W tym jeden ozdobny, którego wcale tutaj nie chciałem mieć. Czyli kladofora. Jest gdzieś tutaj nawet kawałek na szczycie, w tej chwili go tak ładnie nie widać, pokazywałem go wam na zdjęciach. Oprócz kladofory, pewnie jeszcze ze 2 różne fajne glony się tutaj przyczepiły do tych korzeni. Nie wiem czemu, ale właśnie tylko w zasadzie na tych korzeniach te paskudy się rozwijają. Ostatnio potraktowałem je wodą utlenioną H2O2 i troszeczkę zniknęły. Nie jest tu tutaj tak dużo ich w tej chwili jak było.
No ale to jest tylko efekt wizualny poprawiony. Muszę tutaj dodać troszeczkę zwierzątek, bo jest ich stanowczo za mało i wtedy być może te glony absolutnie już znikną stąd. Tam w samym narożniku widać troszeczkę rogatka, który rósł tutaj pięknie, bujnie, rozwijał się, przecinałem go praktycznie co dwa dni. Natomiast w tej chwili widać, że jest, że żyje, ale to już rewelacji żadnej nie ma. Powodem tego jest brak azotu. Nie ma zwierząt, nie ma azotu, rogatek nie rośnie. Natomiast bujnie, to bardzo bujnie rozwija się w tej chwili Ludwigia repens, którą posadziłem w kilku miejscach. W sumie to była tam, były dwie, trzy szczepki. Poprzecinałem, porozsadzałem i w tej chwili zrobiłem oczywiście absolutnie akwarium zarośnięte Ludwigiem. Także co jakiś czas ją wycinam, praktycznie do korzeni, także zostają tam niewielkie kawałki, ale no nie trzeba dużo czasu, żeby one z powrotem odbiły i żeby znowu pozarastały. Co tu jeszcze mamy z roślinek? No więc mówiłem już, że jest mikrozorium narą, jest też to zwykłe mikrozorium pteropus. Będzie widać taki kawałeczek mały, głęboko, tam gdzieś posadziłem i pewnie jeszcze w kilku miejscach się też znajdzie, bo rozsadzałem to tak, żeby nie było wszystko w jednym miejscu. Co mamy jeszcze? Kryptokoryny, bo akwarium, tak jak mówiłem, miało być kiedyś tylko i wyłącznie dla kryptokoryn. Tutaj mamy kryptokorynę Venti. Tu mamy jej mniejszą odmianę. I ta mi się bardziej podoba, tylko niestety w tej chwili troszeczkę bywa zarośnięta, bo akurat wycinałem rośliny, także może w tej chwili tak tego nie widać, ale bywa zarośnięta. Tam gdzieś na końcu, może będzie widać, to jest właśnie tu, o, troszeczkę zbliżymy. To jest kryptokoryna Pontederifolia. I ona też była zarośnięta właśnie przez Ludwigię, no ale w tej chwili Ludwigia była poprzycinana i zaczyna te liście być widać. Myślę, że ta kryptokoryna pójdzie sobie jeszcze troszeczkę do góry, powalczy o miejsce z Ludwigią i będzie się ładnie rozrastać. Tutaj mam hygrofilię biformis. No nie dużo nie trzeba mówić, bardzo prosta, fajna roślinka. Bardzo ładnie ma powycinane liście, często przycinana, właśnie jest taka na czubkach zielona, tu jest jeszcze kawałek. Z hygrofil w tym akwarium jeszcze mamy pinatifidę. Tak, już mówiłem przy poprzednim akwarium, że u mnie się pinatifida nie za bardzo udaje. No też widać wyraźnie, że te liście są już podziurawione. I jak znam życie, to jeszcze z jakiś miesiąc i padnie. W innych akwariach jest jeszcze gorzej. Tutaj jeszcze nie wygląda tragicznie. Co tu jeszcze by wam pokazać? No, może trochę trawek, które są gdzieś tam z tyłu. No i dosyć często je przycinam w sposób niezgodny z tym, co nawet mówiłem w filmie o przycinaniu. A wspominałem, że można je ciąć równo z taflą wody, chociaż nie jest to poprawne cięcie. No ale właśnie ja muszę tak robić, bo nie ma innego wyjścia. To właśnie moja bestia przebiegła. Walisneri tutaj są w tej chwili trzy rodzaje. Jest Walisneria gigantea. To tutaj te wielkie, grube liście. Jest Walisneria americana, czyli ta pokręcona.
i Vallisneria, ta prosta, czyli Vallisneria spiralis. Chociaż spiralis zawsze wskazywało na to, że jest pokręcona, ona jest prosta, bo to nie o liście chodziło w tej nazwie, nie o liście. Tu mamy jeszcze Echinodorus magdalensis. Wsadziłem taką szczepkę i daję sobie radę, tu już jakieś nawet odnóżki powypuszczał. Bardzo sympatyczna roślina, ona może nie jest taka niska, ale jedna chyba z najniższych, jak nie najniższa żabienica. Można z niej zrobić całkiem fajny przód, może nawet drugi plan, w zależności od tego, ile jest światła. Przy dużym świetle robi się niższa i bardziej gęsta. No tutaj światło mamy 0,4 W na litr. Znowu mój pies postanowił przetupać. Przechodzi pan, to niech pan przejdzie, bo nagrywam film, tak? Przejdzie pan? No niestety nie chce przejść, więc ruszy dopiero wtedy, kiedy będę miał coś ciekawego do powiedzenia. Doszedł do wniosku, że to teraz. Tu mamy pelię. Subwassertank posadzony na czubku korzenia, też zaatakowany przez kilka nitek. Zaatakowałem ja z kolei tą wodą utlenioną i nie wygląda to już tak tragicznie, ale jak ktoś się przyjrzy, to na pewno to znajdzie. Z ciekawostek mam tu jeszcze Barclaye. Barclaye longifolia, która zupełnie chyba przypadkiem tutaj zagościła. No jest to roślina, która często gdzieś potrafi zaniknąć. Natomiast bulwa zostaje w ziemi i później odbija w miejscach, gdzie byśmy się zupełnie tego nie spodziewali. I właśnie tak tutaj odbiła. Nawet nie sądziłem, że ona właśnie tu jeszcze jest, ale jest i czuję się dobrze. Kilka liści całkiem fajnie zielonych. Jak troszeczkę jeszcze przytnę pannę Ludwisię, rośnie tuż nad nią, to myślę, że dostanie trochę więcej światła i jej się znacznie żywot polepszy. No więc tak wygląda to 120-litrowe akwarium. Nie mnie oceniać, czy jest ładne, czy jest brzydkie. Mnie się w miarę podoba, lubię takie gęste akwaria. No coś w nim jest. Jeżeli chodzi o oświetlenie, dwie świetlówki 20 W. Każda, w tym jest jedna zwykła biała i jedna czerwona. Widać tę czerwień. Daje taki specyficzny kolor akwarium. Jeżeli ktoś nie lubi takich ciepłych kolorów, to proponuję tego i takiej czerwieni nie zakładać. Natomiast mi się podoba i jest tylko w jednym akwarium. Nic mi to nie przeszkadza, a widzę, że rośliny sobie to światło jak najbardziej chwalą. No to jeszcze taki rzut oka z daleka. I to będzie, nie mówi się i to by było na tyle, bo oznacza, że to by było na tamtej stronie ciała. Więc to by było tyle.